Siema, dziś reklamę mówię wolno, bo nie wiem, jak szybko słuchacie. Sponsorem dzisiejszego filmu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi. Także jeśli ktoś z Was zakupi nowy pojazd, wchodzi sobie w porównywareczkę, wpisuje dane pojazdu typu marka, rocznik, model, kolor i tak dalej. Wyskakuje mu najlepsza oferta. I z tej oferty możecie korzystać, a na hasło Strong Ekipa macie jeszcze dodatkowo 150 zł zwrotu cashbacku. Także wchodźcie i ubezpieczajcie. Piona! Witamy serdecznie po gali Cloud 1 po mojej walce, gdzie konferencja prasowa w barze. Jesteśmy tutaj na Wake Parku w Głownie i właśnie kombinowaliśmy odcinek z tych zadań Nikoli, bo właśnie będziemy niedługo kręcić od kolejny odcinek o zadaniach Nikoli. No i kombinowaliśmy tak, żeby Nikola tam wyskoczył, ale padł pomysł, żeby koniecznie złamał nogę. Podoglądamy. Osobiście mi też podejście Nikoli się nie podoba z tym, że każde zadanie mu nie pasuje. Na przykład odrzucił propozycję wejścia do klatki z niedźwiedziem, ja nie wiem czemu. Przecież to jest bardzo ciekawy odcinek moim zdaniem i to by podejrzewam, że wyświetlenia by zrobiło ogromne. I właśnie tu z kolegą Radzikowskim się zastanawialiśmy, jak to zrobić, żeby on tam skoczył z tej pierwszej tej, ale żeby noga była złamana. Później by był odcinek z rekonwalescencji ze szpitala. Każdy by tu, o Boże, co się stało, udawać. Noga się nie wykręciła o 180 stopni, tylko trochę. Tylko później stwierdziliśmy też, że noga to za mało. Najlepiej jeszcze ze trzy palce, ręka, nie? Dwa zęby z przodu. Poważne urazy. Tak do wymiany. Ketchup w razie czego, jakby było mało krwi, to ketchup, wiesz. Nie, słuchajcie, ale jesteśmy po już... Chyba pierwszy wywiad po walce, tak? To jest konferencja prasowa. Pierwsza konferencja poprasowa. Poprasowa po walce. I pamiętajcie, że macie tyle szczęścia, że tą konferencję możecie obejrzeć w całości. Nie zacina się. No to mówię, też nie było zależy od federacji, też mnie w swojej federacji chciałem przeprosić za te wszystkie utrudnienia, za to, co się działo z tym pay-per-view. No nie było to zależne od nich, mam nadzieję, że oni jakąś tam rekompensatę wystosują w stosunku do tych ludzi, którzy to kupili. Jeszcze raz przepraszam serdecznie tych, którzy kupili z mojego reflinka. Chociaż mamy jakiś idiota dzień w dzień do mnie wyzwania i wypisuje mi, że jestem złodziejem już. Żebyś oddał? No. Myśmy... A z jakiego numeru? Na siłowie do mnie dzwoni. Słuchajcie, my jak żeśmy kupowali na wyjeździe, bo my z Dominikiem byliśmy w Szczecinie na wyjeździe. Rodzinny, bez tak, pogody. Z dzieciakami, bez pogody i tak dalej. Słuchajcie, kupujemy. Zaopatrzyliśmy się alkoholowo, tak, kompletnie, tak. I chcieliśmy oglądać. Ale byliście z żonami? Z żonami, tak. Ze swoimi. Z żonami, z dzieciami. Ja też pojechałem z żoną, ale nie swoją. Godzina 19.30, wykupuje, moja Michalina wykupuje, mówi tak, linka nie ma, nic nie ma, potwierdzenie na maila nie doszło. Do mnie, na mojego maila zakładam. Dobra, zakładamy na mojego maila, też nic nie doszło. Za pół godziny na jej maila doszło. Ona mówi, no kliknęła to, ale coś trzeba od nowa klikać, bo tam coś nie działa. Mówi, na twojego, dobra. Po 40 minutach, jak już tam pierwsza walka się zaczyna, mamy. Później płatność przeszła, to tamto, gala. Wchodzimy na galę, gala dla niewidomych. Jeszcze mówiona po angielsku. Gościu mówi po angielsku. Ja mówię, dlaczego on mówi po angielsku? Ale tutaj z drugiej strony dołożymy się pana profesora tłumaczył. Nie, ale słuchaj. Słuchaj, się przyprowadził telewizor, ale słuchaj dalej, siedzimy w tym moim telefonie, to oglądamy, bo nie mogliśmy się połączyć z takim telewizorem 65 cali. Przyprowadził, to nie był telewizor, tylko to była tablica interaktywna, tak. I monitor dotykowy. Ale mówię, ale będzie się oglądać. Słuchaj, podłączamy to wszystko już, telefon zesparowany kablami, nie kablami, wszystkim, kurwa, z tą tablicą, podłączamy, bach, jest, ale jest. Jeden zawodnik. Tablica przedzielona na pół, widać jednego zawodnika. Widać Dominika Fudzianowskiego albo tego drugiego. Albo nie wiadomo, kto kogo bił. Słuchaj, dwie godziny, jego kobita, moja kobita, jeszcze ten facet, który to przytachał, tak. Próbowali ustalić, żeby była cała ta gala. Ja nie mogłem wejść na telefon oglądać z nim, bo musiały być zalogowane tam, bo one to naprawią z tym chłopem. W końcu po półtorej godzinie coś kliknąłem, zadziałało, chłop w tym czasie wtyczkę z kontaktu wyciągnął. I mówi, podłączył pod laptopa, puściłem przez laptopa. Ja szału dostałem. Mówię, zapłaciłem, słyszę po angielsku, to ludzie to mówili, że chociaż słyszeli, myśmy słyszeli tylko po angielsku. Ale po której byliście flascy? Najlepszy efekt, jaki osiągnęliśmy, to telewizor był 65 cali, a my takie... Taki pip to się nazywa, czy coś w telewizorze, z kaczorem
że leciało to w całości, tylko mieliśmy monitorek na telewizorze 65 cali, 6,5 cala. Trochę większy od telefonu. Taki, a tu po tej tablicy mogłeś pisać. No to mówię, dawaj kaczor te taburety weźmiemy. No i pod telewizorem usiadliśmy, tak, że o, tyle od telewizora. No i siedzimy, i Jawus w końcu wchodzi mi tak. No wiesz co, ja to ci będę wyniki z Instagrama mówił. Bo na te gale nichuja nie mogliśmy patrzeć. Nie? Ja z TikToka oglądałem wszystko. Ten z TikToka, bo ja nie mam TikToka, to ten mi mówi przynajmniej kto wygrał, kto tego. Jak już doszliśmy do tego, że w tym telefonie zadziałał, bo ta tablica po dwóch, ale w ogóle słuchajcie, są tablicą. Ten ekran zielony na pół, kobiety 2,5 godziny naprawiają. Weszła Michalina na Instagram, ktoś na Instagram wrzucił, że u nich też odbiera tylko pół ekranu. To było 2,5 godziny naprawy monitor tego ekranu, bo tak. Mówią kurczę. Rozdzielczość, komputer podpięty, to podpięty. No i 4 godziny później obejrzeliśmy jedną walkę chyba całą. Nie, 4 godziny później obejrzeliśmy tylko drugą i trzecią rundę Sarary, Bartmana z Hajtem i 15 sekund Najmana. No. Ale aż cię za dużo. Ale to się jeszcze zaczynało. No i później tak byliśmy zmęczeni oglądaniem gali i ustawianiem telewizora, że poszliśmy spać. Że poszliśmy spać. 0,7 na pół i jeszcze raz ze swojej strony chciałem przeprosić tych wszystkich, którzy wykupili z mojego reflinka, że pewnie nie pamiętam, jak się to odmawia. Druga się była też pierwsza edycja, na drugą edycję na pewno te błędy, wszystkie wnioski zostaną wyciągnięte, te ataki hakerskie, które były, mam nadzieję, że będą blokowane. No i jeszcze raz przepraszamy, ale ogólnie gala mi się bardzo podobała. Twoją walkę, słuchaj, twoją walkę to widzieliśmy tylko dlatego, że jeden nasz kumpel na Messenger przesłał. Tak, na Messenger. Nagrał telewizor, bo tak to myśmy nic nie widzieli. A no i walkę później Dominika Pudzianskiego to oglądaliśmy 4 razy, bo Blazer połączył się z telewizorem jakoś i puszczał z YouTube'a. Tak, i było po Pudzianowskiego, jak Pudzianowski bił tamtego, to nie było widać tamtego. Nie było widać. Jak tamten Pudzianowskiego, to nie było widać Pudzianowskiego. Nie, no powiem wam, że... A ty Nikola, byłeś na żywo, jak ci się podobało? Wiesz co, kurna, dawno nie byłem na jakiejś gali, tak żeby oglądać, byłem. No okej. Znaczy no, przyjechałem tylko dla ciebie oglądać, no nie? Tak naprawdę. No jeszcze raz gratulacje za wygraną. Wiesz co... No ty masz te porównania z innymi galami, nie? No wiesz co, to jest to mała, jakby to była mała gala, tak? I nie mogę porównywać, bo ja zawsze jestem pod klatką, gdzieś tam pracuję, wiadomo gdzie pracuję. I jestem pod klatką, koło klatki i tak dalej. Pierwszy raz byłem trochę tak z boku, dlatego się nie mogłem odnaleźć tak za bardzo, no nie? Ale jeżeli chodzi o... No działo się, no nie? Fajnie. A taka walka, która was najbardziej interesowała, to która? No twoja, no a... Ale no za moją, no wiadomo. No to Sarara. Sarara z JC. Załęcki. Ja mi dziewczynie, ja chciałem... Labryga Załęcki. Moją imieniczkę Nikolę zobaczyć, no nie? No ale ten mały, ten jak on tam ma, ten krasnolud, to wygrał. Wygrał. Z Ludwiczkiem. Ale to też żeśmy... Guzik. Ale wjechał ostro w niego. Super Mario to co wywia, to mnie zaczepia, że chce walczyć. Ale Super Mario wyleciał tam, powiem ci, taki no, bystry był, aktywny był, nie? 3 rundy wytrzymał. Ty, a powiedzcie mi... z tego, co mi opowiadali. A powiedzcie mi, Bomba też nie zawalczył w końcu z Dominikiem. Nie, Bomba niestety... Bomba nie poszukiwany jest. No Bomba co, no jak list za nim jest, no to by wszedł w drodze do oktagonu, by go skaczyli, albo wie. Z tej gali tylko ten starszy panie karany. Tak to wszyscy karani. U mnie z racji na wiek, to już są wyroki przedawnione. Powiem wam, no... Nie no... Nie wiem nawet... No słuchajcie, no... Juliusz Cezar stał się zwykłym czarkiem po 15 sekundach. Nie no, nie pierdol, bo Marcin z El Najmanus ruszył bardzo agresywnie. Nie no, no ruszył. No dobra, no ruszył, no ale... Ja nie wiem, czy jego taktyka była tak, ruszyć i się położyć, czy co już, no nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale testosteron miał tam, powiem ci, duże szanse, wiesz, cepem wiejskim go uwalić. W Kepeliadzie, tak. Trafił nawet tam jeden. Ja myślałem, że słabą walkę dałem, ale... Marcin postawił wszystko na jedną kartę. Dobrze, że Marcin jest, kurwa. No tak. Ale Marcin rogu używał. Ty chyba jesteś po tej walce, to jesteś najszybszym emerytem we Freak Fightera, który zakończył walkę. Ile było? 35 sekund? Nie wiem. No jakoś tak, bo Bernard całą przesłał na ty. Tak, ale bardzo ładnie się nie zachował twój przeciwnik. No właśnie, ja widziałem dopiero po nie, no kurwa, ty mu przybijesz piątkę, on ci też właśnie cepa, nie wiem, to był cep, taki się. Ale to było właśnie od razu, bo to było na TikToku. Od razu, nie, ja się wkurzyłem trochę. Bo przybicie piątki i taki i cep. Od razu, no. Ja też to zobaczyłem, no bo kurwa. Ale ktoś tam jeszcze też tak zrobił, wiesz?
Nie wiem, czy pierwszy raz, co jeszcze to Mario czy coś. Stresowany był na pewno. Bo takie numery to narożniki lecą od razu. Tak. Jeszcze raz. Za takie numery to narożniki od razu. To jakby narożnik wyleciał, to powiem ci, że tam... No. Dla mnie szkoda jeszcze Piotr Pająka. No, właśnie, no Pająk szkoda, że przegrał, no ale no. Taki sport jest, no. Ci, co tam siedzą za fotelem. Nie widziałem walki. Nie, znaczy, no, wiesz co, powiem ci z mojego punktu widzenia, nie? Dopóki walczysz, to jesteś wygranym, bo to wiesz, wyjść i na przykład się położyć, podłożyć, to jest lipa, no ale jak się wychodzisz, się z kimś bijesz, rywalizujesz i dostajesz, no to jest normalne, no nie, wiesz. Co to? To jest taki sport, każdy taki wiesz, sport, możesz wygrać, możesz jeden cios i to jego odcięło. No słuchaj, tu w tym sporcie albo wygrywasz, albo przegrywasz. No. To się nie da inaczej. No, są jeszcze remisy, tak? Ale no to albo walki no contest. I słuchajcie, moi drodzy, jeszcze ja tak wyrwę może tu się z kontekstu. Chcieliśmy wam bardzo podziękować jako Strong Ekipa i tutaj członek Strong Ekipy Nikola M. Na razie chłopaki. Nie członek, tylko na razie ten poborowy. Członek. Poborowy. Mi się członek z jednym kojarzy. Bardzo, chcieliśmy wam bardzo podziękować, że nasze głupie mordy przyciągnęły... Przepraszam. Z YouTube'a dzwonię. Przepraszam, muszę... Tak, kochanie? Dobra. Daj, bo to jest ciężki. Na łejku. Ciężki pantofel. Dziękuję wam serdecznie za te 300 tysięcy subskrypcji. Mega nam miło, że jesteście z nami. Że byliście od samego początku, ten kanał od razu gdzieś tam ludzi przyciągnął. Dla nas te 300 tysięcy subskrypcji to jest jak 300 ton kartofli. Dzisiaj Krzysiek stwierdził po prostu na Messengerze, ja napisałem 300, Krzysiek stwierdził 300 to bardzo dużo, a ja mówię to tyle co 300 ton kartofli. Ale to jest dużo, bo to jest dużo i serdecznie wam dziękuję za to, że nasze głupie mordy przyciągnęły was tutaj w tak licznym gronie. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, robimy to dla was i jest nam niezmiernie miło, że jest was aż tak dużo i po prostu nas wspieracie, kibicujecie i oglądacie. Dziękujemy wam bardzo, przynajmniej dziękuję, no wszyscy wam dziękujemy. Ale najbardziej dziękujesz ty. No bo on jest od podziękowań. Ja jestem od życzenia od podziękowań. Jest nam niezmiernie miło i bardzo, bardzo się cieszymy. Ale dużo ludzi na gali się pytało o was, tak? No. Tłumaczyłem, że pojechaliście z rodzinami i tak dalej. No, ale my mieliśmy niektórym powiedziałem, że oni są pantoflarze, przecież oni siedzą w domu. Ale nie, to nie o to chodzi. Nie, ja żartowałem, wiesz. To nie o to chodzi. Ale dużo ludzi się właśnie pytało, jak widziało mnie, to jest dla mnie też właśnie miłe właśnie, że chciałem podziękować. To wiesz, że no niestety kojarzy, wy się kojarzycie teraz ze mną, ja z wami, no niestety dla was. Nikola wygląda, musisz mi przerwać, to jest tak. Karwat walczy 5 sierpnia, ale my 5 sierpnia to już nie jedziemy na ten, na wyjazd z rodziną. No to jedziemy na wyjazd. Tam nie masz, nie. Tam Misia powie tak, tam stój. Znaczy, oni podjęliście wspólną decyzję z Miszą, że zostajecie w domu. No nie jest to prawdą. Powiem wam, nie. Trzeba widzom powiedzieć, dlaczego nie byliśmy. To nie było tak, że my, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to było tak, no jak Konrad walczył na przykład z Denisem Labrygą, nie? No to była ciężka walka, mega ciężka walka. No tu Konrad też no tutaj nie miał wpływu na swojego przeciwnika, no bo miał, powiedzmy, że Konrad wcześniej miał dobrego przeciwnika w postaci ninży, no Jarek tam mógł fruwać, latać, robić salta i tak dalej. No więc to nie jest Konrada Wida też, że dostał przeciwnika mniej wymagającego i po prostu, no nie ujmując tu Michałowi Waleszyńskiemu, no Michał nie jest fighterem z krwi i kości, no dostał Konrad kogoś takiego na zastępstwo, wiadomo wziął. Ale to nie była jego wina, bo miał dobrego rywala wcześniej w postaci tego no ninja, tak jak powiedziałem. Tam mogła być bardzo ciekawa walka, tam mogło być latanie pod sufit, wszystko, nie? No to mogło się wydarzyć z tej racji, że ninja jest akrobatą. I my po prostu stwierdziliśmy, no, że nie musimy go dopingować aż tak mocno w tej walce. I generalnie pojechaliśmy, mieliśmy wcześniej wyjazd zaplanowany, chcieliśmy jechać z dziećmi, z rodzinami, żeby po prostu no, ten wakacyjny okres jakoś tam wykorzystać i uważaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, żeby być tam na miejscu z Konradem i to wszystko. No. Zresztą Konrad też powiedział wcześniej, że nie ma żadnych pretensji do nas i że czy my tam będziemy, czy nie ma to dla niego znaczenia, że się czuje dobrze, że się ale czuje dobrze. Nie ma znaczenia, bo on, jak on wychodził do walki, tam się nawet nie miałem to wyjściówkę tam na tą płytę, jakoś tam przeskoczyłem z moimi młodnęczami właśnie ninja i przeskoczyłem i gdzieś tam mnie ganiali, ale wszedłem jak na ten podjazd, jak się jak on właśnie schodzi i mówi Kondra, dawaj, ale dzisiaj go właśnie pytałem, czy słyszałeś mnie? Mówi, że nie słyszałem. Ja się ale chcieliśmy go wspierać i chcieliśmy go wspierać w systemie. Nie dało się. W systemie pay-per-view chcieliśmy go wspierać, ale no niestety kapeć.
Pepper. Słuchajcie, to polega na tym, że jak kogoś chcesz wspierać, to też będziesz go wspierał na odległość. Mentalnie. Nie trzeba nikogo stać i trzymać za rękę, tak? Mentalnie. O Marko, tam bandel go trzyma. Tak, narożnik był, jest prężny, bandel. Bandel go trzyma za rączkę i żelazko. Żelazko, kamerzysta był ten. Miał kto go trzyma za rączki. Nie, no ale mówię, tak jak mówię, to jeżeli chodzi o tego rywala, to szkoda, że tak się stało z Jankiem Ninjo i tak jak mówię, jeszcze raz. To jak to powiedzieliśmy na kanale między seriami z Rozdolowym Stąkiem Sararą, że za błędy młodości gdzieś tam Jarek niestety zapłacił teraz. To długo mu się wejdzie? No nie wiadomo nic. Bardzo szkoda mu je, bo naprawdę widać, że życie sobie zmieniał, że gdzieś tą dobrą. Można mu rakietę zrobić. Dobrą drogą. No właśnie też to chciałem powiedzieć, że jakbyśmy coś tam mogli, to tam na pewno pomożemy Jarkowi. I adres do niego, coś? Na razie jest cisza, no czekamy. Jak wam powiem, co? Smutna na smutnej niestety. Ja wam coś powiem jeszcze tak, kto ma wiedzieć, ten wie, dla wtajemniczonych, jeżeli u Kopra w Łowiczu paliwa nie brakuje, to znaczy, że jest wszystko okej. Okay. U Kopra paliwa brakło, to znaczy, że coś jest niehalo. Ty się nie śmiej, bo jak dostałem telefon, że... To bardzo pewno był. To tylko drzwiami jego kobieta mówi, gdzie jedziesz, ja mówię pojeździć. Bardzo pewno był. No, to już wiedziałem, że to się nie tak, jak widzisz, że ja gdzieś jeżdżę. No to jest ja coś. Nawet poruszyłem ten temat, bo mówię, to zadzwoniłem do Krzysztofa Radzikowskiego, mówię, słuchaj, walka zagrożona, u Kopra, puste tu? Ja nie byłem, ja wtedy puste dystrybutory u Kopra. Ja wtedy, no tylko się podeśmiać jest. Ja wtedy u Kopra nie tankowałem nawet. Do Kopra nie było co jechać, bo Koper to jest stacja paliwa, Konrad jak ma jakiś tam stres albo coś, to dużo jeździ samochodem, tankuje, samochód do pełna i dwa dni jeździ i medytuje. No ja tak, ale nie, powiem wam, że mi kogo odpręża? Najlepszy, tak, najlepsze pomysły mi przychodzą, jeżeli sobie jeżdżę samochodem. I przy okazji moje muzyczki słucham do tego i uspokajam się, wyciszam, rozkminiam wszystko. I zdało to egzamin, że szału jakoś nie dostałem. Ja do sąsiadki mam najlepsze pomysły. Ja no jak jestem sąsiadką. No. I szczególnie jak jej mąż ma wrócić z pracy. Ja będę chyba Misi musiał powiedzieć, jaki ty jesteś, bo Misia nie lubi takich jak ty. Ja tylko tak gadam, a tak to chyba, że gawędziarz. Jareka będziesz? Nie, wiesz, że ci co gadają. Ja jestem czarodziejem, bzykam i znikam i to wszystko. I mnie nie ma. Nie kupuję, nie sprzedaję. Nie ma mnie, trzeba ten. Ale ja tak patrzę po wyglądzie, to co ty bzykasz? No to chyba ciężko pijamy. Heavy bake. Jeszcze lecą na kasę. Heavy bake. Domek podrywasz? Co? Nie, wiesz jaki jest. Pierwszy podryw jest. Wiesz, jestem odczywam. Bogaty. Nie, wiesz, gdzie odczywam. Na Pudzianowskiego podrywam. No, nie? Dzisiaj. Gdyby nie ta siatka, później wiesz, słuchaj, mogę ci wejściówkę załatwić na konferencję, gdzie jest no, oczywiście gorzej. Free, na fame. No, gorzej, ale ja coś ci powiem. Gorzej jak ty podrywasz na Pudzianowskiego, ona powie, widziałam walkę z Wielkim Bóg. Czemu nie używałeś rąk? I ona mówi, czemu blokowałeś twarzą? I ona mówi, Jezu, jak mi ciebie szkoda. I wtedy ja wtedy robię gulu w cyce i jest okej. Okay. A wtedy mówisz, zobacz moją trzecią walkę. Przeciwnik się potknął z łapą. Ja wygrałem! Ty, ale patrz mi. W życiu! Na walkę z Wielkim W to zapomniałeś oczu otworzyć. Było, minęło, teraz się już poprawia. Dzień dobry. I to jest prawda. To jest żona, proszę. Mercedesa mi zabrała, Skodę zostawiła. To jest ten ekspert, co dwie godziny naprawiał obraz. A obraz był od nich. Dziękuję bardzo. Już awatura wisiała przy pay-per-view, to awatura. Każdy nerwy miał, nie? Pan to nie, bo widziałem. A jak to, nie, bo jak doszedłem do tego, że to się zrobiło, to gościu wtyczkę wyłączył. I później zaraz 7 na ukojenie nerwów i... Ja wtedy siedziałem. Od 17 do 1 w nocy walczyliśmy. No, ja pierdzie. Za godzinę finalnie będę. A śmiali się z ciebie. Nie, z ciebie się śmiali. Ja się nie śmiałem, ja tylko powiedziałem prawdę. Śmiali się, że jestem pod butem. Że jestem pod butem, pod pantoflem. Podejmujecie wspólną decyzję. Tak, nie, co ty nie, ten mówił, że ma dużo znajomych. I może załatwić. Zyka i znika, Karwat powiedział, że ja jestem pod butem. A to jest nieprawdą, prawda? Że to nieprawda? A ja się nie śmieję, bo wiem jak jest. Nie, to jest spisek. Proszę skarbie, patrz, ja się nie patrzę na ciebie, skarbie, żeby nie było. Ja się patrzę tam nad wodę. Powiedz jak jest u nas w domu.
Bez pretensji, powiedz całą prawdę. Niestety nie jesteś samodzielnie w stanie podejmować odpowiednich decyzji. Ale to nie znaczy, że jestem pod butem. No nie, 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 nie. Co? Nie. No to cicho, cicho i gazowanie. No mówię, jest wspólna decyzja. Dobra, żegnam. Da! Może jeszcze Dominik trochę zostać? Bo jak nie, to nie, to ten. To jeszcze posiedzi. Zrozumiemy to. Dobra? 15 minut. Dobrze, 15 minut i go odwozimy. Dobrze. Zrozumiemy to. Przepraszam, przepraszam jeszcze raz. Drodzy widzowie, to jest naprawdę nieprawda. To jest prowokacja, głoszenie nieprawdy na moją osobę. Jest taki mały mini lincz na mojej osobie. Ja mam pozycję tutaj sztywnego gościa i niech tak zostanie, a nie. Jak wyszła, co ona mi tu będzie gadała? Że żony się boję. No. A w domu będzie, przepraszam, panie wieprzy, kolega, jak musiałem. Ja wiesz, że tylko na internecie gadam. Ja wiem. Nie, wiesz co, powiem wam szczerze, jak RZ dostaniesz liścia, ja nieraz jej w chacie przetakuję, bo jak wsiądzie na mnie i jakiś temat zacznie tam poruszać, jak zacznie gadać, to po prostu chcę, żeby skończył obu. Psychicznie dojrzałem czasami, co? Tak. Ja skądś to znam. Dlatego jestem samotnym wilkiem, szukając owieczek. Czy jak to? Przecież jesteś żona, a ty żonę masz. Nie mam ty żony. To przychodzisz się reklamować na ten kanał jak taki Kasanowa. Ty właśnie, to jest też dobrze. Ale nie mam żony. Jak nie masz żony? Masz żonę. Matkę dzieci. To nie żona. Ale ty jesteś hamber, szczerze. Zacznij. Fajny jesteś, lubiany. Jesteś po ślubie? Lubiany jesteś, nie. Lubiany jesteś na stronie ekipie. Tu nasi widzowie ci widzą, ale kobiety to chyba nie bardzo. Kobiety też oglądają strogę. Jesteś taki bawidamek. Ja teraz właśnie przyjmę i do taktyki. Nie jestem ginekologiem, ale zajrzeć mogę. Ale ja też wiem. Drogie kobiety, które oglądają tutaj strogę ekipę, pamiętajcie, że żony trzeba się bezwzględnie słuchać, zgadzać się z żoną, nie dyskutować, nie pić piwa, o 21 być w domu, poświęcać żonie jak najwięcej czasu. I mieć dużo pieniędzy. Tak. I mieć dużo pieniędzy. Tak, nie da się tak. Taki powinien być prawdziwy mężczyzna. Ja dlatego jest. Właśnie wy nie możecie z domu wychodzić. właśnie, to jest taki pokój. Nikola to ucieka. Nikola to nie, 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 nie. Do mamy do Tomaszowa jedzie. No ten, bo kaloryfer ucieknie. Czy na gali w Warszawie to był mamy w Tomaszowie. Widziałem śmieci wyrzucić, kurwa. Wjadę do mamy do Tomaszowa. Nikola wychodzi śmieci wyrzucić, w międzyczasie robi walkę, ochrania trzy dyskoteki, wraca do domu, jakby gdyby nigdy nic. Bez pretensji. Kuna kolejkę na te śmieci, kochanie. Tak, a co ona ma pretensje? Czyli ej, ostatnio, zarabiasz? Ostatnio rzuciłem z brokatem na twarzy, nie zauważyłem. Gdzie ty byłeś? Ja mówię, ja tak lekko byłem ścięty, no nie, gdzie ty byłeś? Ja mówię, to ochraniałem kogoś. A tam z brokatem na twarzy, z brokatem. I tak mówię, z buzią lusterka, patrzę tam cały w brokacie. No tak, jakbyś ja mówię, bo robiłem siku, bo w toalecie masz te fugi, wiesz, z brokatem jak lubiłem, to się oparłem. Jakbyś w zębach z tym, z włosem łonowym wrócił, to jest problem. I to jeszcze, z brokatem, to jeszcze jakbyś z włosem łonowym męskim wrócił. No to by... Dena, podmiks brodą, a tu włos łonowy męski. To jest chuj. Nikola do mnie dzwoni zimą, mówi, jadę na obóz do Serbii. Dobra, ja nie? Tylko wiesz, obudzę, a będę trenował tydzień, pojechał, za dwa dni dzwoni do mnie, nie, już jestem, wiesz co, możemy zrobić trening. Ja mówię, jak, przy na obozie być. No ale to wiesz, to na obóz narciarski. Ale do mediów? Obóz z tym, z Alistar. A, nie, wiadomo, jak był. Darko Stosić, na Stoku. Jutko Mladić. Darko Stosić, Milanowicz, Zradzić, Iwan Wladek. Nie, Darek Zabijanek. Jakiś Darek Zabijanek, to są urodzone, no, wiesz. Zabijanek jesteś. Iwan Wladek. Ja pojechałem 1600. Ty! Czekaj. Ja wiem. Co? Panowie, to. Ty możesz być taką Natalią Janoszek serbską. Tak, tak, po Serbii jedziesz, pasuj do niego. I tam opowiadasz, no ja to walczyłem, tam. Nikola Janoszek. Zmyślona kariera w Polsce. W Serbii go witają, o matko, więcej pasów od Tysona i Luisa, razem wziętych, w judo poskładany cały świat.
ktoś wygrał tam jakiś pas, nie? Nie, tak, nie, o tak. Będę, pod walkę podchodzi, mówi, ty wygrałeś tak. Coś tam, wygrałem, daj potrzymać puchar na chwilę. Ale nie, wygrałeś. Jedziemy, ty wyobraź sobie taki odcinek, jedziemy teraz do Serbii w poszukiwaniu jego korzeni, jego kariery, zajeżdżamy do gościa, co u niego trenował, gdzie tam trzyma czarny pas w dziurowie. Panie, mama czarnego pasata, nie pas. Czarny pasat. No ale to przecież pojechał na jakiś tam puchar, słuchaj, pojechał na jakiś puchar judo, dzwoni do mnie, mówi tak, no jak? No pierwszy. Ja mówię, no ale co? Znaczy? No, nie, sam byłem w kategorii. Ja mówię tak, no i co? Ale nie mów nic bandowi. Czyli się nie chciał dali. Nie chciał dali, mówi, tylko nie mów chłopakom. A później zadzwonił i tak, nie, ja im tego nie powiedziałem. Ja walczyłem, sam zszedłem kategorię niżej. Nie, było tak, że złączaliśmy kategorię. Ale ja mam dystans do siebie, ja się śmieję z siebie, bo jeżeli dzwonię do ciebie, ja wiem, że to będzie śmiesznie. Ale słuchaj, ja pojechałem 1600 km, bo dzwonię do Darku. No tak, mówię, nie, poczekaj, 1600 autem pojechałem, bo miał być tydzień w górach. Ja myślałem, że tydzień MMA, no, bo wszyscy zawodnicy MMA jadą. No. Ja pojechałem tam, oni przyjechali tymi swoimi autami, sprzętami dużymi. Ja mówię, a po co mam te narty? Mówię, przez obóz narciarski. Ja mówię, to po chuj, nie mam nartów. Ja na jabłuszku jedyne, co mogę jeździć, kurwa. I zawinąłem się stado, co ja będę robił, to, jak nie jeżdżę na nartach. Ty, Nikola, ty to i 1600 naszy... z powrotem. Nikola, ty to się naszym widzom wytłumaczy, żeby cię na weselu nie było, bo jest kurwa pytania. No, właśnie. Jezu. Właśnie, nie, czy jebałeś się do walca? Przyjebałeś się do nieobecności na walca, a na weselu nie było. To jest hańba. Czekaj. Tam 10 litrów kopra poszło przez to. Ale przyznam, że obraza przez dwa dni była ogromna. No trzy razy dzwoniłem i trzy razy mi potwierdził, że będę. Bandel był. Nie. Bandel był, a na pierwszej bandel na bramce już musiał być i był chłopak. Ja wiem, że on był. No. Sensei był. Widziałem ten jego tańce, no nie wiem, bandel nie tańczył. Janek do domu nie chciał jechać. No, Janek był, nie. Bandel. Słuchaj. Ale musiał. Musiał, bo bandel nakazał. Nie chciał. Powiedziałem ci, że będę, że podjadę na wesele po walce Darka, tak? No i nie podjechał. Ale Darek do czwartej rano przy nie walczy. A stu numer dwa czego macie? Spójrz telefon i zobacz, czy nie dzwoniłem o drugiej w nocy do ciebie. Ale ja na własnym weselu telefonów nie odbieram. To jak nie odbierasz na własnym weselu? Pół wesela czekał na ten telefon, tak. Ja dzwoniłem do ciebie, żeby powiedzieć, czy mam przyjeżdżać. Ja powiem, czy mam po co przyjeżdżać, bo słyszałem, że chłopaki o 10 w nocy byli w aucie. Tak, jedna ocena powiedziała, jego nie było, a zdjęcie skiz zostawił. Po prostu mamy za mało lajków, panowie. To był ten moment, kiedy pomylisz Kiza z Karwatem. Tak. Ale ej, podobny jesteście trochę, wiesz? Trochę tak. Wiekowo. Ty, ale... Mógł cię zmylić trochę, że nie był z jakąś kobietą w białej sukni. Ja wesele skończyłem w niedzielę o godzinie 15. Wiedział o tym, no. Ale nie, jesteśmy jeden, to ci oddałem za tego busa co wtedy. No ale gdzie ty miał wesele z jakimś busem? Nie, żartuję, nie, byłem... Po walce pojechałem, no przecież gala się skończyła. No ale dlaczego o 12? Nie obóz narciarski. Ale cały czas nie wiemy, dlaczego cię nie było. Gadasz, a cały czas no mogę powiedzieć? Jesteś jak polityk. O 12. Gadasz jak prezydent. Bo ja będę kandydował. Lista numer 3. O 12 wyjechałem z Dyni. Skąd? Jechałem z Dyni. Z Dyni? Z Dyni? Bez Gdyni. Gdyni. No, Gdyni. Wyjechałem z Dyni. Dostałem ale z Dyni. Wyjechałeś z Dyni komuś? No i później na dołku, nie, że to. No i przed trzecią byłem koło Łowicza. I dzwonię do pana tutaj, starszego, młodszego. Ty trzeba zajechać, no to pochuj. To mnie dzwonisz, jak ja weselę. Ale, no, ale ja słyszałem, że wy że jesteście w takich stanach. Myślałeś, że się zadzwonisz, to myślałeś. Ja bym zaczął pić o trzeciej. Oj chłopie, żebyś się ubawił dobrze. Tak, ale ja żałuję naprawdę, no ale wiesz, że nie mogłem. No, ja przepraszam, widzę, że nie mogłem. Ale Darko, ale na rozwodzie jako świadek będę. Bo Darko stocicia wziął. Ja pewnym przypadkiem, mówię teraz poważnie, to już to nie jest ukartowane nic, mam swoją wódkę weselną. No. Teraz? Naprawdę, w BMC mam. No. Trzy karniaki musisz, szczerze, to litra zrobić. Ja mogę litra zrobić teraz, no kurczę. Zaraz udajemy się na parking. No i musisz... A nie, no jak pojedziesz? No jak pojadę? Normalnie pojadę. Darko stoczy. Co, jak pojadę? Ty wrócę, ty na szkodę. No nie, no zostanie odwieziony, jak pojedzie. No. Przyjedzie Josemi Cisemi, Darko wiąże. Ściopi ci, ciopi ci. Ale jak walczyłeś i tam mówili i zapraszamy Nikolę, ja już tak idę, ale nie, jeszcze jedna Nikola była na tej gali. No tak. Ale tam u was się ktoś nazywa normalnie tak po męsku, czy tylko same Nikola są jakieś tam... Sikamy na stojąco. No taki pomysł spadł Nikola. Optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą konferencję prasową w celu
zweryfikowania nieobecności na weselu. Tak. Iwona Pawłowicz 10. Wszystko już wiemy. Nikolaj Janoszek. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że zostać łapkę w górę, komentarz. Jeszcze raz dziękujemy za te wszystkie subskrypcje. I oczywiście tradycyjnie zaczniemy może od pozdrowień. Tak, ja jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście żyli bezstresowo, lajtowo. Everybody płyta pięśniowa, wszystko zacznę dzisiaj od nowa. Mówiłem to ja, Dominik A z miejscowości G. Dziękuję, miewam majowe sny. A w chuja przywaliłeś ty. I nie raz, tylko trzy. Tak. Nie raz, tylko trzy. Gruba. I może teraz, proszę Państwa, tak zróbmy coś nowego. Może pozdrowienia po sercu byśmy cię zrobili jeszcze. No, powiedz po sercu. Może serbowie nas zrobią. Cza Judy. No na pewno. Ja? Nie, tylko bez przegrać. Cza Judy. Wielki pozdrow za Was od strong ekipy. Widzimy się uskoro. Ciao. Widzimy się uskoro. Ciao. Ciao. No. Tak po włosku trochę ciao. Ciao. Ja mam dla Was na koniec zagadkę. Zagadka? Potężna zagadka. No. Co jest najważniejsze w pozycji od tyłu? Ja wiem! Żeby być z tyłu. Żeby być z tyłu. Być od tyłu.